Dzień dobry. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, profesor Krzysztof Szczerski jest państwa i moim gościem. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Cieszy się pan tym tytułem od 14 listopada, tak próbowałem policzyć, ale to od tygodnia mniej więcej. Mniej więcej od tygodnia, po ponad roku procedury oceniającej, bo to... Załatwił pan sobie. Nie, trwało to wszystko rok, to wymaga rzeczywiście oceny przez 6 recenzentów zewnętrznych dorobku i pracy naukowej. I warto było ciche dni w domu. Brat, starszy o 2 lata, mądrzejszy, też ma niedługo być profesorem, ale jeszcze nie jest. I pan to sobie tak przed nim załatwił? Bardzo serdecznie się kłaniam mojemu bratu i... Pozdrawiamy serdecznie pana profesora. Uważam, że zasługuje na tytuł profesora. Bez wątpienia. Zdzisław Sokal jest teraz nazwiskiem, o które powinienem spytać. Zdzisław Sokal jest szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i reprezentantem prezydenta w KNF-ie, czyli w Komisji Nadzoru Finansowego. A problem polega na tym, że jak donosi Rzeczpospolita, został powołany na to stanowisko bez kontrasygnaty, czyli bez podpisu premiera. Czyli można domniemywać, że jest tam nie do końca legalnie. Sprawa jest już wyjaśniona. Tego typu powołanie także w przeszłości było dokonywane bez kontrasygnaty, bo jest to osobisty przedstawiciel prezydenta. Trudno, żeby ktoś opiniował dodatkowo osobę, która ma reprezentować prezydenta, a nie wszystkie organy władzy. Rozumiem, że są prawnicy, którzy twierdzą, że nie trzeba kontrasygnaty dla przedstawiciela prezydenta. Tak, ale też taka była praktyka do tej pory w nominacjach właśnie na to stanowisko, także przez poprzednich prezydentów. Czyli nie ma żadnego problemu, chce nam pan powiedzieć. Jeśli ktoś uważa, że powinno być to inaczej, powinno zmienić przepisy tej sprawy. Panie ministrze, to proszę powiedzieć, czy prezydent ma rzeczywiście ciągle nadal pełne, niezachwiane zaufanie do pana Zdzisława Sokala? Dla prezydenta najważniejszy jest interes zwykłych obywateli, po prostu tych, którzy mają pieniądze w bankach. I pan Zdzisław Sokal swoimi działaniami ma gwarantować także to, że my jako oszczędzający w bankach mamy te pieniądze gwarantowane i mamy te pieniądze spokojne i w związku z powyższym w tych działaniach prezydent ma pełne zaufanie do pana Zdzisława Sokala. Pan mówi o funkcji pana Sokala w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ale tak, ja pytam o jego członkostwo, no, jego zasiadanie w Komisji Nadzoru Finansowego. Ale także wszystko to, co pan Zdzisław Sokal proponował w ramach swoich obowiązków w Komisji Nadzoru Finansowego, właśnie wychodziło z założenia tego, które nakazał pan prezydent, dbania o interesy zwykłych obywateli. Ale słyszy pan, że plan Zdzisława, o którym rozmawiał biznesmen, miliarder Leszek Czarnecki z byłym już szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim, no, zakładał przejęcie banku i rodzi się pytanie, opozycja już mówi, że chodziło o przejęcie banków Czarneckiego po to, żeby tam wsadzić ludzi prawicy, żeby przejąć te banki. No, wrogo. Opozycja już w tej sprawie już tak zagalopowała, że nazwała Unię Europejską bolszewikami, a pamiętajmy, że Donald Tusk kazał nam walczyć z bolszewikami, więc dzisiaj, jak rozumiem, mamy walczyć z Unią Europejską, bo skoro to są bolszewicy. No, opozycja już gada takie niestworzone historie w tej sprawie. Natomiast to, co... A pan chętnie porozmawia o opozycji zamiast odpowiedzieć nie, natomiast, na pytanie? Natomiast to, co było opisywane jako plan, który przedstawił Zdzisław Sokal, wynika wprost z dyrektyw właśnie Unii Europejskiej, mówiących o tym, że sytuacja, a więc właśnie nie do końca, panie profesorze. Mianowicie. No, mianowicie tam nie ma przecież obowiązku, żeby w tej sytuacji wkraczał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tam chodziło o... Znaczy, chodzi generalnie o to, że banki mogą przejmować inne banki, ratując je, ale zdaje się, że w przypadku banków pana Czarneckiego nie ma tego problemu. To, co przedstawiał i co piszą na ten temat eksperci, co przedstawiał Zdzisław Sokal, jest jedną z form dzisiaj tak naprawdę nakazywanych przez Unię Europejską, w tym przypadku rzeczywiście po to, żeby chronić zwykłych obywateli, form ratowania banków inaczej niż było do tej pory, kiedy pamiętajmy, że na początku kryzysu finansowego, także w Stanach, państwa z pieniędzy publicznych, także w Unii Europejskiej, futrowały bankierów pieniędzmi publicznymi, mimo że oni zachowywali własność banków, oszukali swoich klientów i wychodzili z tym na bogato. Panie ministrze. Plan, którym powiedział, także nakazywała Unia Europejska i prezentował także Zdzisław Sokal. Mogę skończyć? Nie mogę. Okay. Może pan skończyć, tylko mnie, że wywody akademickie profesora... To nie, to są profesora Krzysztofa Szczerskiego, proszę państwa. Unii Europejskiej. Od 8:30 w internecie pan profesor będzie miał wykład, a na razie jeszcze... Ratujmy tak banki polskie, żeby na tym jak najmniej ucierpieli klienci tych banków, a nie właściciele tych banków.
panie profesorze, i to jest plan, Adam który powinien być realizowany. Adam Glapiński powinien zrezygnować z funkcji prezesa NBP. Jak ktoś poda powód, to nikt nie ma żadnych świętych krów. Profesor Stanisław Gomułka mówił wczoraj w tym studiu, że powinien się podać, że to się powinno skończyć dymisją, dlatego że wszystko wskazuje na to, mówił profesor Gomułka, iż działał razem z szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim. Jak profesor Gomułka ma na ten temat dowody i twarde fakty, to proszę, żebyś przynajmniej przedstawił. Rozumiem, że toczy się dzisiaj postępowanie w prokuraturze, jeżeli ktoś uważa, że tak powinno być, bo ma na to dowody. Ale szef KNF-u też nie było dowodów na to, że popełnił przestępstwo, nie został szef KNF-u skazany, a i tak został zmuszony do tego, by podać się do dymisji. Ale pozycja i sytuacja pana Chrzanowskiego w tej sprawie jest dużo bardziej kontrowersyjna niż próba rzucenia cienia na coraz kolejne osoby na zasadzie publicystycznej. Niestety profesor Gomułka wczoraj miał tezy publicystyczne. Panie ministrze, hurra optymistyczny minister Błaszczak wczoraj mówił przed spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO, że cytuję, Fort Trump powstanie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jest tylko pytanie jak, a nie czy. Ja będę w Waszyngtonie na początku grudnia. Spotykam się I pan to wyjaśni prezydentowi Trumpowi. Spotykam się z wszystkimi tymi, którzy także piszą raporty dla Pentagonu dotyczące przyszłości zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce. Chcę powiedzieć jasno, będzie więcej amerykańskich wojsk w Polsce w przyszłości. To jest pewne. Natomiast czy będzie Fort Trump stała baza? Bo wojsk amerykańskich w Polsce jest już całkiem sporo, tylko one są rotacyjne i to nie jest to, na czym nam zależy. Prawda? Zależy nam na nowej jakości obecności wojsk amerykańskich w Polsce i ta nowa jakość będzie, to zapewniam. Kiedy? W najbliższym czasie. Aha, czyli nie wiemy kiedy. Na świętego nie, ale dygdy. Timing, tak zwany, mówiąc po amerykańsku, jest znany. Znany. Wiosną tak naprawdę Pentagon podejmie decyzję i da rekomendację kongresowi. Ja się tylko zastanawiam, skąd minister Błaszczak już wie. Minister Błaszczak odbył rozmowę z szefem Pentagonu, więc wie... Rozumiem, że musiał też porozmawiać z większością demokratyczną, która... Akurat tej sprawie nie ma zagrożenia. Ja także spotkam się w kongresie i nie ma zagrożenia dlatego, że zwiększenie wojsk i pieniądze na zwiększenie wojsk w Polsce przeznaczyła kongres w głosowaniu ponadpartyjnym. Oby tak było w Polsce. Panie ministrze, Andrzej Duda szedł do wyborów prezydenckich z takim hasłem, że będzie odbudowywał wspólnotę Polaków. Czy prezydentura Andrzeja Dudy przyczyniła się do zmniejszenia sporów między Polakami? No, prezydent robi wszystko, żeby ten rzeczywiście dzisiaj osiągające jakieś szczyty, czasami nawet emocjonalny podział Polski, żeby się zmniejszył. A co konkretnie robi prezydent, żeby się ten podział zmniejszył? Pan powiedział, że wszystko. Wszystko to, co może, czyli do... Jeden przykład. No chociażby pan wspominał pana Gomułkę jako człowieka z Narodowej Rady Rozwoju. Narodowa Rada Rozwoju jest jednym z niewielu ciał dzisiaj w Polsce, gdzie zasiadają wspólnie ludzie z bardzo różnych obozów. Pan Gomułka był ministrem w rządach PO-PSL, jest tam pan Jarubas i są także... To jest przykład tego, że pewnie jednym z niewielu ośrodków dzisiaj w Polsce, gdzie spotkają się przy jednym stole ludzie z bardzo różnych opcji politycznych, jest Pałac Prezydencki. Czyli zaprasza ich do Narodowej Rady Rozwoju. Nie, to jest to odbudowywanie wspólnoty? Prosił pan o jeden przykład, ale ja mogę powiedzieć o tym, w jaki sposób prezydent obchodził święto niepodległości, odzyskanie niepodległości. To właśnie był przykład, że pod biało-czerwoną flagą spotkali się naprawdę ludzie z o bardzo tym różnych... jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy również o tym, jak kosztowne bywają dzieci w polityce, o czym się przekonuje teraz minister Kamiński. O tym, czy pan premier Gliński powinien przeprosić, czy nie powinien przeprosić. O tym wszystkim na rmf24.pl i na interi.pl. Zostańcie z nami. Dziękuję serdecznie. No dobrze, mam nadzieję, że ktoś z nami został, ale dokończmy to, bo wy się łatwo nad tym wszystkim prześlizgujecie, trudne słowo dla mnie o poranku. Pan naprawdę wierzy w to, co mówi, że za prezydentury Andrzeja Dudy temperatura sporów między Polakami się zmniejszyła, spadła? Ja wierzę w to, że prezydent Duda zachęca i to robi to skutecznie do tego, żeby... Polacy spróbowali zmniejszyć poziom emocji, które dotyczą pan powiedział, że prezydent robi to skutecznie. Tak. Czyli rozumiem, że pan gotów jest bronić tezy, że za prezydenturę Andrzeja Dudy, dzięki działalności prezydenta Dudy, Polacy się
pogodzili bardziej niż byli nie, to pan, wcześniej. To pan jakby znowu ekstrapoluje to, co ja, tak mówiąc trudnymi słowami o poranku, to co ja powiedziałem. Pan powiedział, że robi to skutecznie. Tak, że działa skutecznie. Dlatego, że na czym polega więc ta skuteczność? Dlatego, że daje przykłady tego, że jeśli pod jego patronatem można spotykać się wspólnie na dyskusji i na działaniach dla Polski. To jest, to naprawdę jest przykład, którego ja nie dostrzegam niestety dzisiaj ani w parlamencie, ani w przestrzeni medialnej, ani w przestrzeni jakiejkolwiek innej, która, gdzie by pokazywano... Pan prezydent Duda z pewnością ma wiele zalet i jego prezydentura w ogóle jest tymi zaletami wręcz usiana. Natomiast nie jestem przekonany, czy gdyby pan spytał Polaków, to powiedzieliby, że prezydent łagodzi podziały i że prezydent jest prezydentem ponad tymi podziałami. Spór i ten podział w Polsce rzeczywiście jest dzisiaj bardzo, bardzo silny. To wszyscy wiemy. Tak? I teraz pytanie jest, czy partnerzy także ci, których prezydent zaprasza do dyskusji wspólnej o Polsce, są na to gotowi? A są gotowi? Ja uważam, że duża część opozycji dzisiaj nie jest w ogóle gotowa do jakiejkolwiek współpracy. I to jest poważny problem, bo pamiętam dyskusję, gdzie pan prezydent zapraszał do pałacu wszystkie partie polityczne. Niektóre po prostu z góry odmawiały. A potem mówiły o tym, że półtora nie ma miesiąca temu rozmawiałem ze Zdzisławem Krasnodębskim. Tydzień temu rozmawiałem z marszałkiem Karczewskim. Obaj mówili mniej więcej to samo. My chcemy, ale oni, no cóż, oni nie chcą, my wyciągamy do nich rękę, oni nie chcą zgody. Ale ja powiem panu o faktach, a nie o wrażeniach. Fakty są takie, że na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego chętnie odpowiadają różne partie polityczne, natomiast ci, którzy są najbardziej totalni, nie odpowiadają. Panie ministrze, rozumiem, że teraz jest taka chwila, kiedy pan się cieszy chwilowo, że nie ma dzieci, bo nie musi pan odpowiadać na pytanie, gdzie one pracują. No to jest oczywiście problem wtedy tylko, jeśli dzieci są zatrudniane w sposób omijający na przykład procedury zatrudnieniowe. To wtedy rzeczywiście można domniemywać, że polityk wymusił czy wychodził dla swojego dziecka w sposób, który do tego nie ma kompetencji, jakie stanowisko. Takie rzeczy zdarzają się wśród aktorów, bo znamy bardzo dużo słabych aktorów, którzy są dziećmi dobrych aktorów. A proszę o przykład. Zobaczymy, czy pan taki odważny. Każdy ma swoje własne gusta aktorskie. Ale bardzo proszę. Znamy bardzo dużo słabych piosenkarek czy piosenkarzy, którzy są dziećmi dobrych piosenkarzy. A to którzy aktorzy i które piosenkarki są słabe? Zaraz zobaczymy fala hejtu, jak się na pana wyleje. No właśnie, więc dlatego nie żadnych nazwisk nie podam. Natomiast wtedy rzeczywiście zatem znamy pewnie też dużo osób księgowych, które są zatrudnieni dlatego, że są dziećmi księgowego. Rozmawiałem jednak o czymś innym, o tym, o co pytałem. Jest taki dowcip, pamięta pan taki dowcip o jak syn idzie na egzamin, czy chłopak idzie na egzamin adwokacki i komisja pyta się, dlaczego chce pan podjąć trudne zadanie, trudną rolę adwokata? A chłopak odpowiada, tata, weź przestań. Bardzo zabawne. W wolnej chwili się pójdę wyśmiać. Natomiast na razie jednak wolałbym wrócić do mojego pytania. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że właśnie robicie to, z czym chcieliście, z czym obiecywaliście walczyć? A co my robimy? Dlaczego pan mówi, że ja coś robię? Jest pan przedstawicielem obozu władzy. Chcę panu przypomnieć, że jeszcze do niedawna był pan członkiem PiSu, a w każdym razie tegoż PiSu posłem. Nie wiem, czy teraz należy pan do PiSu, czy nie. Należy do Prawa i Sprawiedliwości. No, należy pan. No więc właśnie, pańska partia, partia rządząca, szła do władzy mówiąc stop nepotyzmowi. Nie będzie tak jak za Platformy, gdzie pani premier załatwiała swojej córeczce staż w Gdańsku. Nie będzie tak jak za Platformy, gdzie córka ministra Rostowskiego pracowała u pana ministra Sikorskiego. Tak nie będzie. No i rzeczywiście, córka pana ministra Rostowskiego nie pracuje już teraz w MSZ-cie, tylko pracuje w BBC. A u was jest tak, że syn pana ministra Kamińskiego najpierw pracował w Komisji Europejskiej, a teraz w Banku Światowym. Jeśli pan jest w stanie przekonać Polaków, że wszystko jest okej, to proszę bardzo, tu jest kamera. Jeśli pan jest w stanie przekonać mnie, że na obie te prace otrzymał sposób poprzez protekcję, a nie poprzez tryb zatrudnieniowy i ci, którzy go dzisiaj zatrudniają, są tak pod tak wielkim wpływem Prawa i Sprawiedliwości, że trzymają tam człowieka niekompetentnego w pracy tylko dlatego, że bo władza PiSu sięga aż po Bank Światowy. Wtedy ja panu przyznam rację. Naprawdę, jeśli... To chętnie panu poważnie, wyjaśnię, panie jeśli ktoś został zatrudniony w sposób poprzez...
ominięcie procedur i bez weryfikacji i tam utrzymywane jest praca i wypłacona pensja tylko dlatego, że PiS tam rządzi, a on nie pracuje, być to proszę może, bardzo. Natomiast być może jeśli to jest... PiS nie trzęsie całym Bankiem Światowym, natomiast decyzje o tym, kto będzie reprezentował Polskę w Banku Światowym oraz kto będzie asystentem tego kogoś, kto Polskę reprezentuje, o tak, rzeczywiście te decyzje podejmuje w tym wypadku nominat PiSu, prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Dlatego pytam, czy to jest niezgodne z procedurami obowiązującymi Banku Światowym. Córka ministra Rostowskiego też nie dostała pracy nielegalnie. Co do kompetencji ówczesnej pracownika MSZ-u były różne zdania na temat tego, co było... No to, ale to o kompetencjach ministra... Ale pan w ogóle nie mówi nic na temat tego, czy ten osoba w ogóle na to stanowisko się nadaje. Ale to nie o to chodzi w tej chwili. Naprawdę to nie Dobrze, o to chodzi. Panie Andrzej, jak powiedziałem panu, jeśli pan powie mi, że to cokolwiek, co się tam wydarzyło się niezgodnie z przejrzystością i procedurami, przyznam panu rację. Nikt, jak powiedziałem, nie ma świętych krów, nikt nie będzie broniony. Natomiast też nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że z natury rzeczy ta osoba jest podejrzana tylko dlatego, że jest czyimś synem. Nie, ale czy naprawdę nie jest tak, że skoro ktoś jest świetnym fachowcem, naprawdę fantastycznym prawnikiem, to czy rynki się nie biją o świetnych fachowców? Czy to nie jest tak, że nie może znaleźć pracy, uczciwej pracy, nie wiem, skoro jest tak dobry w bankowości. Nie, ale to też ma radość drugą stronę, panie doktorze. Jak powiedziałem, ja nie chcę brnąć tutaj w sytuację, którą pan próbuje wytworzyć, czyli sytuacji problematyczności, jeśli pan nie ma tu żadnych... jest problem, skoro rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu, Beata Mazurek powiedziała, że cytuję, z całą pewnością będziemy musieli to wyjaśnić. To proszę przekonać panią marszałek Mazurek, słusznie, że to jest problem. Jak panu powiedziałem, jeśli ktokolwiek udowodni, że ta sytuacja miała cokolwiek wspólnego z naruszeniem zasad przejrzystości i reguł, nie ma żadnych parasola ochronnego. Natomiast mówienie tego z założenia tylko dlatego, że jest to czyjeś syn, jest według mnie krzywdzeniem tego człowieka także. Czy pan profesor Gliński, skoro już dzisiaj taki dzień profesorów, pan profesor Gliński, wicepremier, powinien przeprosić Izrael za swoje słowa, że to on użył takiego sformułowania, że PiS jest traktowany przez opozycję takim samym językiem, jak językiem goebbelsowskim, takim samym językiem, jak Żydzi byli traktowani przez nazistów. Myślę, że po pierwsze profesor Gliński wytłumaczył intencje swoich słów i rozumiem, że strona, która wyrażała tutaj swoją wrażliwość, no powinna te wyjaśnienia powinna przyjąć. Według mnie. Nie ma problemu. Po drugie, to jest dla wszystkich lekcja, że rzeczywiście używanie pewnych porównań stwarzać większy problem niż intencja mówiącego. Po trzecie, ja chciałbym, żeby była równowaga wrażliwości i jeśli ja zostałem nazwany szarańczą przez szefa jednej z partii opozycyjnych, to chciałbym, żeby takie samo oburzenie z kolei w Polsce było, jak było w Izraelu po słowach pana premiera Glińskiego. To znaczy, jeśli ktoś w dyskursie politycznym w Polsce używa wobec ludzi nazwy szarańczą, to trzeba strzepnąć z polskiego drzewa, to chciałbym, żeby media w Polsce podjęły też takie oburzenie i żeby także na świat te słowa... Ja chcę słowa panu powiedzieć, że to wielokrotnie... Ja sam o to pytałem polityków Platformy. Media, których po części jednoosobowym reprezentantem się czuję, o to pytały. Jeżeli pan zaś mówi mi, że... Pytanie co innego jest wyrażenie świętego oburzenia, które powinno temu towarzyszyć. Ale ja zasadniczo od świętego oburzenia nie jestem. No więc pamiętacie, ja tylko mówię o tym, że chciałbym pewnej równowagi wrażliwości. Ale co ma piernik do wiatraka? Zaraz, bo pan mi mówi tak, opozycja wobec nas zachowuje się skandalicznie, używa języka, którego nie akceptujemy, kropka. Ja panu przyznaję rację, że to było porównanie daleko idące, a może nawet zbyt daleko idące. Pytałem o to przedstawicieli Platformy, czy naprawdę też chcieliby być nazywani na przykład karaluchami. Bo ja uważam osobiście, że to nie jest, że to nie działa na rzecz poprawy, nie wiem, standardów życia publicznego.
Ale to jest jedna rzecz. My o tym teraz nie rozmawiamy. To jest tu, a ja teraz z panem rozmawiam o tym, że wicepremier Gliński... Ja też rozmawiam o tym, że o dwóch różnych rzeczach. Ja wiem, że premier Gliński nie jest antysemitą, ale co z tego, skoro ambasada Izraela oczekuje, że pojedzie teraz do Yad Vashem i się dołączy. Panie redaktorze, pan zaczął od mojej profesury, więc ja zawsze próbuję z każdej sytuacji wyciągnąć lekcję. Lekcja dla polityków jest taka, że używanie porównań dotyczących Holokaustu, losów Żydów w Europie jest ostatnią rzeczą, którą powinno się robić w dyskursie politycznym. A druga lekcja jest taka, że także w Polsce powinniśmy się uczyć takiej samej wrażliwości, jaką mają media Izraelu. I jeśli ktoś Polskę nazywa szarańczą przeciwników politycznych, powinno się to spotykać nie z pytaniami i z takimi bardzo właśnie, jak pan, prześlizgiwaniem się. Ale czego pan ode mnie oczekuje, że się będę oburzał? Zaraz, uwaga, oburzam się, tak? Pan się prześlizgnął nad tym tematem. Nie. Mówiąc trudniejszowym o poranku. Przepraszam najmocniej. Tak pan powiedział, że to nie do końca kompetentne, nie do końca takie właściwe, może że też pytałem się, czy by chcieli. Ja nie jestem tutaj po to, żeby panu suflować. Więc ja tylko mówię. Jak tutaj byli przedstawiciele Platformy, to ja z nimi rozmawiałem twardo. Inaczej niż... W każdym razie wystarczająco twardo, śmiem twierdzić. I słusznie, i tak powinno być. No to dlatego pan pozwoli, że panu też nie pozwolę się prześliznąć nad słowami premiera Glińskiego. Zostawmy to na moment, bo są sprawy równie ważne, które się dzieją. Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja przepraszam, że teraz takie miny robię, ale to ja nie wiem, to jest 8 w tym roku, bodajże, jeśli się nie mylę. To jest nasza świecka tradycja, że teraz co miesiąc będziemy nowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym. Jeszcze grudzień jest, więc smachnijcie to jeszcze ze dwa razy. Czy pan coś o tym wie? Czy to było konsultowane z prezydentem? Sprawa ostatecznego domknięcia reformy Sądu Najwyższego oczywiste, że odbywa się w kontekście dyskusji, którą mamy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I pewnie, jeśli polskie państwo uzna, że... Ale pan wie, co jest w tym projekcie ustawy, czy nie? Bo ta ustawa zakłada de facto powrót tych wysłanych na emeryturę sędziów do Sądu Najwyższego. Nas na poziomie Pałacu Prezydenckiego interesuje zawsze to, co z Sejmu wychodzi, a nie to, co do Sejmu jest składane. Dlatego, że pan prezydent ostatecznie ocenia ustawę, która z projektu, parlamentu... Ale tego projektu nie napisałem ja, no to jest... Wiem, ale dlatego mówię panu, że ostateczny kształt tej ustawy na pewno będzie konsekwencją rozstrzygnięć to do sporu z Trybunałem Sprawiedliwości, bo jest rzeczą istotną i to jest najważniejsze, że jeśli mamy dokonać zmian w Sądzie Najwyższym w wyniku decyzji Trybunału Sprawiedliwości, to muszą być to decyzje suwerenne polskiego państwa, a nie wprost... Panie ministrze, ja zadam proste pytanie. Na podstawie decyzji Trybunału. Panie ministrze, czy ta zmiana, po pierwsze, czy ta zmiana była konsultowana z prezydentem? Wszystkie rzeczy, które dzieją się dotyczące Trybunału Sprawiedliwości, są konsultowane z Pałacem Prezydenckim. Czy możemy w związku z tym domniemywać, że prezydentowi jest ten pogląd zawarty w tej ustawie? Czy to prezydentowi, czy możemy domniemywać, że jest to bliskie prezydentowi? Zgodę prezydent wyraża po zakończeniu procesu legislacyjnego. Znaczy na razie nie możemy niczego. Pan mówi, że było konsultowane, ale nie powie pan nam o tym, jaki był wynik tej konsultacji? Dlatego, że powiedziałem, w parlament... W swoich pracach może dokonywać daleko idących zmian w projektach, które do niego wpływają, więc... Ale ja pytam tylko o tej ustawie. Czy dlatego też panu mówię, że ocenę otrzyma pan po tym, jak parlament przeproceduje tę ustawę. Dobrze, to zadam pytanie inaczej może. Czy wysłani na emeryturę sędziowie Sądu Najwyższego powinni do niego wrócić? Na ten temat nie wypowiadam się, dopóki trwają dyskusje także z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dobrze, to dziś jest Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień. Serdecznie pana Teodora pozdrawiam. A mnie to pan sobie może pozdrawiać później po zakończeniu programu. Ale może chciałby pan... Jeśli mówimy o życzliwości i pozdrowieniach, to chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy wczoraj otrzymali nagrody dla dobra wspólnego, dlatego że warto propagować tych wszystkich, którzy rzeczywiście każdego dnia z życzliwości i z dobrego serca poświęcają się dla innych. Ale to był wspaniały pozdrowił. Wspaniałe organizacje obywatelskie. A może by pan dzisiaj pozdrowił na przykład przedstawicieli opozycji? Jakieś ciepłe słowo dla Grzegorza Schetyny. Pozdrowie wszystkich, którzy pracują dla dobra wspólnego. I chciałbym, żeby to także obejmowało polską opozycję. A jakieś miłe słowo dla Donalda Tuska?
Jest dzisiaj Dzień Życzliwości. Uwaga, proszę Państwa, wszystkie kamery na pana ministra Krzysztofa Szczerskiego. Pan minister Krzysztof Szczerski będzie okazywał życzliwość Donaldowi Tuskowi. Ta-dam, ta-dam. Życzliwość, z życzliwości życzę, żeby udało się w jakikolwiek sposób wyprowadzić z chaosu Unię Europejską w sytuacji Brexit. No i to był szczyt życzliwości, na jaki potrafił się zdobyć pan minister, profesor Krzysztof Szczerski. Bo to jest dzisiaj wielka odpowiedzialność Donalda Tuska. Wszystko zmierza do gigantycznego chaosu, więc życzliwie życzę, żeby odniósł sukces, bo też mi na tym zależy jako zwolennikowi Unii Europejskiej, żeby ten chaos, który dzisiaj panuje, który musi jakoś opanować Donald Tusk do końca tego tygodnia, mu się udało opanować. Dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień i pozdrowienia dla rodziny. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję.